Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Wiedźmin 3. Moi drodzy, postanowiłem, że w tym oto odcinku nieco przystopujemy sobie z naszą fabułką. O kurczę, ile tu mam śmieci, chociaż w sumie 60 jeszcze mam dużo miejsca, możliwości obciążenia, także nie będziemy się tym zajmować. Moi drodzy, na chwileczkę odskoczymy sobie od tych zdjęć, od tych zadań fabularnych, nie zdjęć fabularnych, moi drodzy, udamy się do tego questa. Gdzie on jest? Już patrzymy, szukamy. Gdzie on jest? Na jaki on może być poziom? Może on jest na zbyt wysoki poziom dla mnie? Zmierz się z kapitanem. Wściekłe pięści. Okej, okay, miecze i to nie. Ponice do kłębka. Mistrz płatnerstwa. Pokój Ciri, więzy krwi. La 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 la, to nie. Wyścigi, gwint, rozrywki. Może to było wiedźmińskie zadanie? Cholera, może i wiedźmińskie, zobaczmy. O kurczę, tutaj widzę, że z myśliwym. A tutaj coś chyba zepsułem. Zaginiony brat. Pijak. Biała dama. Nawiedzony dom. No dobra, a gdzie jest to zadanie? Może to jest zadanie fabularne? Znajdź statek, który zmierza na Skellige. To jest to, co teraz robię. Śladami Ciri. Ochotnik. No i nie ma tego zadania. Chodzi mi o zadanie, w którym to lecimy razem z... Okej. Okay. Olerka, nie mogę go znaleźć. Bardzo mi... O, wygraj unikatową kartę od barona, ale to nie jest. Mi chodzi o to zadanie z baronem, gdzie udajemy się... Jest. O matko, powrót na krzywuchowe moczary. Dobra, to zadanie, o to zadanie mi chodziło. Wieś Sztygary, powrót na krzywuchowe moczary, spotkaj się z baronem. Dobra, w porządku, udało mi się odnaleźć to zadanie, w końcu. Trochę mi to zajęło. Teraz musimy udać się do jakiegoś znacznika w celu teleportacji. Po prostu chodzi o to, moi drodzy, że zauważyłem, że te questy fabularne bardzo, bardzo nam się tutaj przyciągają, a jak za bardzo nam się przyciągną, to ja już totalnie wtedy zapomnę o tych pobocznych questach, a na tym questie zależało mi właściwie najbardziej, jeżeli chodzi o questy poboczne. Także najpierw sobie go zrobimy, a później powrócimy sobie do fabułki. Fabułka jest naprawdę ekscytująca i bardzo zajmująca. Ale... Jaka znowu mara? Co ty pleciesz? Okej. Okay. Wielki, upiorny. Ludziska poszaleli, do gardeł się sobie rzucili. Sąsiad czy dziecko wszystkich mordowali. To duch tego lasu. Mści się na tych, którzy chcieli go zguby i zsyła na ludzi szaleństwo. Geralt! Dobrze, żeś przyszedł. Bo nie mogę tu z nimi dojść do ładu. Trzeba będzie ich porządnie batem oćwiczyć. Panie, tak samo i oni mówili o tej marze, znaczy się, że zły duch lasu. Kto niby mówił? Łowcy czarownic, dopiero co tu byli. Do wioski na bagnach szli. Jakaś dziewucha ich prowadziła, o matkę się wypytywała. Dziewczyna? Ruszajmy tam od razu, Geralt. Zgoda. Zaraz zbiorę moich ludzi. Okej, moi drodzy, podejrzewam, że jest to nawiązanie do
tego motywu z tym koniem, którego właściwie chyba uratowaliśmy, a nie powinniśmy. Z tego co pamiętam, pod tamtym odcinkiem. Niedługo sam się przekonasz, że wiedźmy istnieją naprawdę. Pod tamtym odcinkiem pamiętam, że mieliście sporo uwag do tego, że uwolniłem tamtego konia, ale ja byłem zwyczajnie ciekaw tego questa z tym duchem lasu. Dzięki temu, że nagrywam całą tą serię na YouTubie, to później, kiedy będę siadał do tej gry ponownie, a będę na pewno do niej siadał, bo jak widzicie jest w niej bardzo, bardzo dużo możliwych decyzji do podjęcia, to wtedy tak naprawdę dzięki YouTube'owi będę wiedział, jakie decyzje wcześniej podejmowałem i oglądając swoje odcinki, wracając do nich, będę mógł zwyczajnie nie podjąć drugi raz takiej samej decyzji, jak to zrobiłem wcześniej, dzięki czemu uzyskam dostęp do być może innych questów, być może innego zakończenia. Miałem w ogóle Quena ustawionego. Dobrze wiedzieć. Elegancko. Ale wolałbym tutaj mieć Igniego. No, dawno tylu naraz nie widziałem. Oni coś tu w ogóle zrobili, czy ja to wszystko wyrżnąłem? Bo nie jestem pewny. Co tam się dzieje? Co to? Strach cię obleciał! Okej. Silnego Berta? Teraz mamy już Igni, powinno być łatwiej. No, panowie! Quen jest okej, ale to jeszcze nie to. Kto tu rządzi? Quen jest bardziej defensywny, ja jednak wolę atakować. Oż ty. A to co to za... jakieś dziwne coś? Zwróćcie uwagę, nie mogę się od nich troszeczkę dalej oddalić, bo oni tylko od razu się zatrzymują. Teraz prawdopodobnie będzie nawiązanie coś tutaj do tego. Chociaż nie, idą obok. Totalnie się tym nie przejmując. Wow! O, zgniles. O, o, o. O Jezu, on wybucha. Bla, 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 bla. A to co to za baba wodna? Już ty. Dobra. Giniesz, babciu. Ten quest jest na... ten quest jest na 8 albo 9 level. Niezłe tutaj teksty widzę rzucają. Typowo polskie zresztą. Jak to już było w poprzednich materiałach. Okej, okay, podoba mi się ten quest. Widzę, że jest... no tam się coś dzieje. Pomóżmy im tutaj. Okej. Okay. Wyczyszczone. Zobaczmy co to za ludzie. Wiedźmi. Zmieniłeś zdanie? Mój ojciec więcej ci zapłacił? Chyba nie musisz się martwić, skoro są z tobą twoi nowi przyjaciele. Nie boję się. Wieczny ogień mnie ochroni. Przede mną nie będzie musiał cię chronić. Tamara, córeczko, jednak wróciła. Chodź, niechże cię uściska. Trzymaj się z daleka. Chyba nie jest zadowolona ze spotkania z ojcem. Zgnić na tych bagnach. A myśli, że co tu robię? Zabiorę ją do domu. O nie! Nie pozwolę ci jej tknąć palcem. Nigdy więcej. Masz prawo mieć do mnie żal. Wiem, że nie byłem najlepszym mężem i ojcem. Ale ja się zmieniłem. Zapytaj kogokolwiek w okolicy. Geralt, no powiedz jej! Ach, dokładnie tą odpowiedź chciałem. Nie będę się wtrącać do waszych spraw. I słusznie.
Zaprawdę powiadam wam, zapalczywość wasza do niczego innego, tylko do zguby doprowadzić może. Kto to kurwa jest? A kim ty jesteś, żeby o to pytać? To mój dowódca. I żadnej pijanej świni nic do tego. Tamara, to teraz z takimi się zadajesz? Może jeszcze każesz im własnego ojca powiesić albo na męki wziąć? Już nie jesteś moim ojcem. Wszystko mi jedno, co się z tobą stanie. Przypominam, że mamy tu sprawę do załatwienia. Wiedźminie, pomożesz nam? Oto tu jestem. Straciłem 5 ludzi i nie wiem, czego możemy się jeszcze spodziewać w tym przeklętym miejscu. Nie powinniśmy marnować czasu. Wiedźmy mogą wrócić. A skąd wiesz, że ich tu nie ma? Bo jeszcze żyjemy. Przeszukać wioskę! Mama? To naprawdę ona? Nie, to niemożliwe. Coś na pewno da się z tym zrobić. Wiedźminie! Coś nadchodzi. Przygotujcie się. Okej, moi drodzy, w porządku. Podejrzewam, że teraz zmierzymy się z tym, co porwało matkę. I tu, znaczy matkę. Dobra. Okej, gdzie jest ta bestia? W porządku, moi drodzy, skupmy się teraz na walce. Szepciucha? Co to jest szepciucha? Myślałem, że zmierzymy się tutaj z czymś. O właśnie, z czymś takim. Co to jest? To jest bies, moi drodzy. Niesamowite, potężne zwierzę. Bardziej spodziewałbym się, że będzie on miał taki typowy pasek jak boss, ale widzę, że zrobili z niego zwykłą bestię. Gdzieś się zablokował, kurczę, w tym. Jezu, co mi się stało? Coś tam się stało?
Okej, okay, udało się go pokonać, ale jestem jakiś naćpany chyba. Co to było? To był bies? Wiedźmy wyczuło, że się zbliżamy. Przysłały go po Anglę. Przeklęte wiedźmy! Jeszcze im mało? Nie wystarczy im to, co jej zrobiły. Tylko na nią spójrzcie. Wiedźminie, ty się znasz na takich rzeczach. Powiedz, co jej jest. Spokojnie, nerwy nic nie było. Łatwo ci mówić. To moja matka, nie rozumiesz? On jest po naszej stronie. Dajmy mu się zastanowić. Wiedźminie, wiesz, co się z nią stało? Nie wyglądało tak, kiedy to było. Wiedźmy musiały rzucić na niego ciul. Jesteś w stanie go zdjąć? Nie, dopóki nie dowiem się, co to jest. Na pewno nie mieszkała tu sama. Może ktoś jeszcze tu jest, może ktoś coś widział. Może Janek. Kto? Chłopiec, pustelnik. Mieszka na moczarach, wiem, że czasem się tu kręci. Mógł coś zauważyć. Chodźmy po nim. Nie lubi obcych, lepiej pójdę sam. Zaczekajcie. Fajnie nam się ten quest oczywiście standardowo zapętla, także bardzo mnie to cieszy. Walka z biesem była naprawdę super, ale liczyłem na to, że bies będzie zdecydowanie potężniejszy i nie będziemy walczyć z nim w 50 przeciwników, tylko no, zwyczajnie będę musiał pokonać go solo, tak jak do tej pory to było z pozostałymi bestiami. I myślałem, że będzie miał tutaj jakieś specjalne ataki, jakieś szarże, jakieś tego typu rzeczy. A on tymczasem był zwykłym potworkiem ze zwykłym paskiem życia, który tak naprawdę nie sprawił tutaj najmniejszego problemu. Co prawda był on na 9 levelu, a ja jestem już na 12, ale czyżby to była aż taka wielka różnica? O ty babo, błotna. Zaraz, kurczę, podpalę towarzycha. Z tego co się orientuję, to tutaj super tym znakiem jest ten właśnie Axie. Bo jak rzucimy go na przeciwnika, to można go wtedy ciosem kończącym załatwić. Zobaczmy, czy Janka nam tutaj nie zjedli. Miejmy nadzieję, że nie, bo chłopaczek był spoko. Janek! Długo nie ma. Stało się coś niedobrego. Rozejrzę się, może gdzieś się schował. Okej, poszukajmy Janka. O, widzę, że tutaj chyba stąd nawiewał. Świeże ślady. Janek tędy uciekał. Okej, poszukajmy go zatem. Ostatnio spotkaliśmy jego kumpele w jednym z questów głównych. No tutaj widzę, coś się dzieje niedobrego ze zwierzyną. Też coś zaczynają świrować. O matko. Coś słychać. Co to może być? Jest i Janeczek, ale co to tam się w krzakach czai? Słyszeliście to? Żywiołak ziemi! Tak blisko Janka! Boję się go, także zwiewamy. Zmieniam zdanie. A tu jesteś, Janeczku. Skirałeś się w szałasie. Janek, obudź się. Co? Kto? Wiedźminie, aleś mnie wystraszył. Już myślałem, że to te wstrętne baby. Zabiłem kilka przy twoim legowisku. Wiedźmy je nasłały za karę. Naraziłeś się wiedźmą? Sprzeciwiłem się im, a one nie lubią, żeby im się sprzeciwiać. Co takiego zrobiłeś? Wstawiłem się za babcią. Zawsze była dobra dla dzieci, a bez nich umarłyby tu z nudów. Prosiłem wiedźmy, żeby nie robiły babci krzywdy, ale były złe, że nie upilnowała dzieci. Nie upilnowała dzieci? O co chodzi? Co stało się z babcią?
niechcący wsypała sobie mak do popiołu, to przyszedłem pomóc jej go oddzielić. Matka natura dała mi małe ręce, to jest mi łatwiej. Przebieramy, pracujemy, babcia coś tam pleci i nagle jak nie wrzaśnie. Znamie na jej ręce zaczęło świecić i krzyknęła, żebym się schował. Wlazłem do kufra i mgnienie oka później weszły wiedźmy. Przątka odcięła babci pukiel włosów. Powiedziała, że to kara za dzieci. A potem wszystkie zeszły na dół, przez drzwi w podłodze. Po co przątka odcięła babci włosy, nie wiesz? Wiedźmy zabierają ludziom uszy, żeby wszystko słyszeć. I włosy, żeby mieć władzę nad ludzkim życiem. Czasem splatają z nich dziwne sznurki, a czasem zabierają je na dół. Sprawdziłeś, co było za tymi drzwiami? Czy ja ci wyglądam na głupka? Wyglądasz na kogoś ciekawskiego. Moja ciekawość kończy się tam, gdzie zaczyna się głupota. Siedziałeś w tej skrzyni, dopóki wiedźmy nie odeszły. Taki miałem zamiar. Siedź cicho, mówiłem sobie, aż pójdą, ani drgnij. Ale nagle babcia runęła na ziemię jak długa. Zaczęła wrzeszczeć i rwać włosy z głowy. Nie wiedziałem, co robić. Wylazłem z kufra. Chciałem jej dać te ziółka, którymi leczyła dzieci. Ale ona nie była już sobą, tylko potworzycą. Dałeś jej tych ziółek? Nie zdążyłem, bo wiedźmy wróciły. Padłem na kolana i błagałem, żeby jej darowały, ale kuchta powiedziała. Chłopczyk był niegrzeczny. Nie wolno mówić nie. Gdy siostry chcą, tak. A szybciucha na to. Uciekaj, maleńki, póki ci nogi nie przegniły. I wszystkie zaczęły się śmiać, a ja w nogi. Chyba możesz mówić o szczęściu. Udało ci się uciec. No, ale teraz muszę się chować. I mogę zapomnieć o mojej przytulnej norce. Jak teraz będą chciały mnie dorwać, to właśnie tam zaczną poszukiwania. Może spróbuj gdzieś głębiej, na bagnach. Chyba tak zrobię. A ty co zamierzasz? Wygląda na to, że klucz do tego, co stało się z Anną, kryje się tam, w piwnicy. Pomożesz jej? Spróbuję, może jeszcze nie jest za późno. Dzięki za pomoc i powodzenia. Wzajemnie. Jakbyś spotkał jeszcze po drodze jakieś wodne baby, możesz im nakopać w moim imieniu. Okej, czyli rozmowa z Jankiem jak najbardziej nam się opłacała. Warto było odnaleźć tego malucha. Czy będziemy się zajmować tymi utopcami? Ależ oczywiście, ależ tak, jak najbardziej. Dla nas takie utopce szóstopoziomowe to już nie jest najmniejszy problem. Także teraz nie pozostaje mi nic innego, jak zajrzeć do tej nieszczęsnej piwnicy. Cały czas nie mogę przeboleć tej nędznej walki z tym biesem. Liczyłem na coś naprawdę mega, a kurczę... Dowiedziałeś się czegoś? Jest tak, jak myślałem. Wiedźmy prawdopodobnie rzuciły klątwę na twoją matkę. Odcięły jej pukiel włosów, a potem zeszły do ukrytego pomieszczenia pod podłogą. W takim razie nie ma co zwlekać. Chodźmy. Pracuję sam. To także nasza sprawa. Nie wiadomo, co tam jest, a oddział łowców zrobi większy hałas niż jeden wiedźmin. Jestem przedstawicielem Kościoła Wiecznego Ognia na tych ziemiach. I moim obowiązkiem jest ci towarzyszyć. No dobra, ale tylko ty. Reszta niech zostanie za mną. Pójdę przodem, zawołam cię, jeśli trafię na coś ciekawego. Niech będzie. Chodźmy. Okej, taki układ mi zdecydowanie bardziej pasuje. Ze względu na to, że jednak jak jest nas dwóch, to nie ma takiego ogólnie zamieszania. Okej. Standardowo zawijamy wszystko, co się da. Okej, udało mi się znaleźć to wyjście w podłodze. Okej. Jeszcze troszeczkę tutaj poszperamy. Worki, kufry. No, jeszcze ten woreczek. I będzie. Schodzimy na dół, gdzie to było.
tutaj. Hopsa. Na wieczny ogień. Nigdy nie widziałem aż tylu naraz. Wiesz, co to jest? Wygląda dość paskudnie. To jedna z praktyk czarnej magii. Czarownicy zaklinają lalki, żeby zyskać nad kimś władzę. Wplatają w nie ludzkie włosy. Czyli możemy uwolnić Annę, posługując się lalką, która ją przedstawia? To jedyny sposób, ale bardzo ryzykowny. Widzisz te przedmioty wplecione w lalki? Każdy symbolizuje osobę, którą wyobraża lalka. Musimy znaleźć tę, która oznacza Annę, i wynieść ją stąd. Skąd tyle o tym wiesz? Z ksiąg czarnej magii. Kiedyś po prostu je paliliśmy, a ostatnio doszliśmy do wniosku, że warto je najpierw przeczytać. Zatruwacie sobie umysły głosłami? I czarną magią? A co na to hierarcha? Spotkałeś go kiedyś osobiście? Nie. Ja też nie. Skoro to ryzykowne, to rozumiem, że lepiej będzie wybrać właściwy przedmiot za pierwszym razem. Ja się tego nie podejmę. Nie znam Anny. Ty dowiedziałeś się o niej więcej. Łatwiej ci będzie podjąć decyzję. No to przyjrzyjmy się tym lalkom. Zobaczmy. Lalka z czerwonym koralikiem, lalka z ptasimi piórami, lalka z fioletową malwą i lalka z ludzkim uchem. No, powiem wam szczerze, że chyba za długo miałem przerwę od tego questa, bo nie pamiętam za bardzo, z czym mógłbym powiązać Annę. Niech no sobie pomyślę. Nic, spróbujmy z czerwonym koralikiem. Ta ma czerwony koralik. Podobne Anna nosi na szyi. Jak połowa kobiet od Nowigradu po Wengerberg. To na pewno nie to. Okej, okay. Aha, czyli o każdej lalce się wypowiemy. Dobra, obejrzę pozostałe lalki. Ta ma powtykane ptasie pióra. Jeśli miałbym kogoś obstawiać, powiedziałbym, że ta lalka symbolizuje Filipę. Filipę? Filipę Eilhart? Jeśli masz rację, to... Spokojnie, to było tylko luźne skojarzenie. Filipa jest o wiele za sprytna, żeby dać się złapać wiedźmom. Poza tym nie jesteśmy tu z jej powodu, tylko żeby ratować Annę. Nie wiem, jaki miałaby mieć związek z ptasimi piórami. To wydaje się oczywiste, ale co jeśli to jakiś podstęp i lalka symbolizuje Annę? Mącisz mi w głowie, gościu. Nie wydaje mi się. Wiedźmy nie miały powodu, żeby w tej sprawie uciekać się do podstępu. Obejrzę inne lalki. A to ciekawe. Lalka z jakimś kwiatkiem. A co w tym ciekawego? To nie jest jakiś kwiatek, tylko fioletowa malwa. Baron mówił mi kiedyś, że to ulubiony kwiat Anny. Myślisz, że to właściwa lalka? Okej. Mamy już faworyta. Zobaczmy jeszcze jedną. Ale nie jestem pewien. Obejrzę inne lalki. Ta ma przyczepione ludzkie ucho. Pewnie należało do któregoś z wieśniaków. Anna ma oboje uszu. To prawda. Sprawdźmy pozostałe lalki. Okej, okay. Ja wybieram tą. Lalka z... To nie jest... Jestem tego pewien. Zabieram ją. Szybko, na zewnątrz! No i zobaczmy, czy Anna faktycznie została oswobodzona. Mówili, że to ryzykowne. Wróciłaś. Teraz już wszystko będzie dobrze. Kochanie, ja umieram. Ona majaczy. Nie wie, co się dzieje. Jesteś jeszcze słaba, musisz odpocząć. Nie, nie. Posłuchajcie. Wiedźmy. Do końca miałam być potworem. Odczarowaliście mnie i teraz
Muszę odejść. Wiedźminie! O czym ona mówi? Wiedźmy nas przechytrzyły. Tej klątwy nie dało się zdjąć. Przynajmniej nie w taki sposób, żeby Anna przeżyła. Możliwe było tylko jej chwilowe przerwanie, ale koniec końców i tak się musi dopełnić. Co? Co to znaczy? Ona umiera. Dobrze. Widzieć was razem. Przepraszam cię. Za wszystko. Za wszystko. Przepraszam. Mamo! Córeczko, pamiętasz, jak byłyśmy nad Iną? Pamiętam. Jadłyśmy słodkie śliwki i miałaś tę niebieską sukienkę i uplotłaś mi wianek i cały czas się śmiałyśmy. Taką nie zapamiętaj. Nie! Dziękuję. Przynajmniej mogli się z nią pożegnać. Szkoda, że tylko tyle mogłem zrobić. Chodź, dziecko. Wieczny ogień ukoi twój ból. Ruszaj do Wrońców. Tam będzie czekać twoja zapłata. A teraz mnie zostaw. W porządku, moi drodzy, zadanie dobiegło końca. Udało nam się tymczasowo odczarować Annę, jak zresztą widzieliście. Zastanawiam się teraz, co w przypadku, jakbyśmy wybrali nie tą lalkę, co trzeba, czyli wybrali którąkolwiek inną niż tą z tym fioletowym kwiatem, która faktycznie odczarowała Annę. Bardzo mnie to ciekawi i być może sprawdzę sobie to w kolejnym materiale poprzez wczytanie gry, a tymczasem wydaje mi się, że to będzie idealny moment na to, żeby zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że podobała wam się walka z Biesem, z utopcami oraz odczarowywanie Anny i tak naprawdę udało się zakończyć to zadanie dodatkowe z Baronem. Byłem bardzo, bardzo ciekaw, jak potoczy się w ogóle historia tej rodziny i wydaje mi się, że ten temat jeszcze nie został zakończony, bo w końcu co teraz będzie z Tamarą, czy w końcu zdecyduje się wrócić do Barona, czy nie, no zobaczymy, miejmy nadzieję, że wszystko skończy się szczęśliwie. Także moi drodzy, w tym odcinku to by było na tyle. Wielkie dzięki za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie.